Kościół Chrystusowy. Taki zadano nam temat do pracy w ciągu roku. Wierzę w Kościół Chrystusowy, czyli właściwie w co ja wierzę? Jak wygląda moja wiara, którą wyznaję tu w świątyni i tam na zewnątrz w moim codziennym życiu? Dla mnie wiara jednoznaczna jest z zaufaniem, z zaangażowaniem, z zgadzaniem się na to, co Kościół naucza, z obroną jego wartości i obroną ludzi od poczęcia do naturalnej śmierci. A może wiara bardziej opiera się na wiedzy? Wiem, że Kościół jest. Znam jego strukturę. Wypełniam zobowiązania, ale nie wchodzę w szczegóły. A nawet czasem pozwolę sobie na odrobinę krytyki, bo coś mi tam właśnie nie pasuje. Aktualnie doszliśmy do momentu, w którym doświadczamy kryzysu. Można wobec niego usiąść i płakać, bo kiedyś to było inaczej. A można też podjąć wyzwanie, które zostało nam rzucone, i zrobić rewolucję. Nie zbrojną niczym wyprawy krzyżowe, gdzie siłą nakłaniano do wiary, czy rewolucję mentalną, duchową i przede wszystkim w swoim osobistym życiu. Przez kolejne 6 niedziel poznamy kilka wątków, które powinny nas odpowiednio ukierunkować, a przynajmniej nakłonić do refleksji. Wyzwanie to jest konkretne i dla mnie jako mówiącego, i dla was jako słuchających. Bo oprócz wiary w Kościół Chrystusowy, ja także wierzę, że wspólnie możemy wiele zdziałać, że to jest bliżej niż dalej. Święty Marek w Ewangelii taki nam przedstawia obraz. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Przyszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a mnie nie pojmaliście. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. Ten fragment obrazuje początek kryzysu tej pierwotnej wspólnoty. Ludzie, którzy byli przez 3 lata blisko mistrza, w mgnieniu oka uciekli, bo zaczęło się robić niepewnie. Słyszeliśmy, że przyszli po Jezusa z kijami i mieczami, choć On wiedział, co ma zaraz nastąpić. Wiedział, bo po to stał się człowiekiem, by wypełniły się pisma, które mówiły, że Mesjasza zabiją jak baranka, a On potulnie w milczeniu będzie się na wszystko zgadzał. Może nas dziwić postawa uczniów, którym wielokrotnie Jezus mówił o swojej przyszłości. Mówił do nich, ale nie docierał ten przekaz. Pamiętajmy, że w tamtym czasie oczekiwano Mesjasza, który rozgromi cały panujący układ sił.
Zbrojnie wyzwoli naród spod okupacji rzymskiej. Przyjdzie z potężną armią żołnierzy. Nikt się raczej nie spodziewał, że ta armia będzie liczyła 12 ludzi, w tym jeden zdrajca. Czasem odnoszę wrażenie, że uczniowie jakby byli na wakacjach na takim obozie wędrownym, w czasie którego codziennie zmieniają miejsce, gdzie indziej śpią, co innego czynią, gdzie indziej jedzą, zajmują różne miejsca działania. Na każdym też miejscu widzieli inne rzeczy, które dokonywał Jezus. Przecież to była świetna przygoda, która oderwała ich od pracy. Zostawili sieci, zostawili komorę celną, poszli za Jezusem. Uwolnili się od swoich obowiązków, od przyzwyczajeń. Był to czas, kiedy mogli poczuć się wolni, a jednak coś poszło nie tak. W tym ważnym momencie wszyscy Go opuścili i wszyscy uciekli. Uciekli, bo zaczęły się wymagania. Należałoby się przyznać, że są uczniami Jezusa, którego uważano za bluźniercę i łamiącego prawo. Prawo takich karało śmiercią. Szkoda więc własnego życia za obcego. Łatwiej powiedzieć, nie znam tego człowieka. Czy ja jestem uczniem? Nie, ja tu tylko przechodziłem i zatrzymałem się posłuchać, co ten człowiek mówi. Ale już wracam do siebie, do swoich obowiązków, przecież tyle spraw mnie czeka. Szkoda czasu na głupoty. I tak przeszliśmy bezwiednie od Jerozolimy do naszego miasteczka. Przeskoczyliśmy 2000 lat, by zobaczyć, że częściej trudności pokonują wiarę, niż wiara pokonuje przeszkody. Widzimy, że łatwo zrezygnować z zasad, które niosą w sobie wartości, wybrać namiastkę wolności, która mieni się kolorami, ale zawiera w sobie tylko samo zniszczenie. Kościół w Europie i w znacznym stopniu również w Polsce przeżywa kryzys. I to nie chodzi tylko o powołania czy uczestnictwo w życiu Kościoła, uczestnictwo we mszy świętej, w sakramentach. My doświadczamy kryzysu wiary w to, że obecność Boga jest nam potrzebna. Daliśmy sobie wmówić, że każdy dzień zależy od mojego nastawienia i mojego pragnienia. Są takie różne wydarzenia, jakieś meetingi, gdzie różni ludzie za naprawdę poważne pieniądze wciskają ludziom kit. I oni to przyjmują. Bo uważają, że są zagubieni, szukający odskoczni od monotonnego życia, więc taki motywujący przekaz będzie dla nich odpowiedni. I ci ludzie mówią tak, to o czym myślisz, kieruje twoim życiem. Myśl pozytywnie, a będziesz szczęśliwy. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, jest tylko dziś. A dziś jest w twoich rękach. Słowo jest Bogiem, więc mów dobre rzeczy, a będziesz wielki. I dziwię się, że ludzie się na to łapią. I to ma dużo zwolenników. Zagubiliśmy prawdę, że Bóg prawdziwie jest wielki, a Jego Słowo stało się obecne wśród nas. Tak, Słowo jest Bogiem, to wypowiedziane na początku. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Słowo zostało odrzucone przez ludzi, bo Go nie rozpoznali, bo Go nie chcieli i wydali Go za Niego garść pieniędzy. Przybili je do krzyża. I powiemy, że to była klęska. Jezus przegrał, został opuszczony, wystawiony na pośmiewisko przed i w czasie śmierci. A kiedy wytoczono kamień na grób, jeszcze były oznaki, że może miał rację, dlatego postawiono straż. Ale w czasie, gdy już nikt na nic nie liczył, On zwyciężył i zmartwychwstał. To nam pokazuje, że im gorzej, tym lepiej. Że kiedy wszystko już poddajemy bez walki, o własnych siłach, kiedy nie widzimy po ludzku ratunku,
kiedy nawet nie mamy odrobiny nadziei, że ktoś z ludzi wyciągnie do mnie rękę, On jest obecny. Pandemia dała nam się we znaki. Tego nie można ukrywać. Lecz ja widzę to tak, że Kościół się oczyścił. Oczyścił się z tych letnich ludzi, którzy ani zimni, ani gorący są. To są ci, którzy jakby stali w progu Kościoła. Nigdy do niego w pełni nie weszli. Ale też wyjść z niego też było jakoś wstyd. I mieli okazję. Zostali ci, którzy szukają czegoś więcej niż tylko zajęcia na samotne popołudnia, wieczory. Zostali ci, którzy nie tylko wiedzą o Kościele, że jest Chrystusowy, bo przez Niego założony i uświęcony Jego obecnością, ale przede wszystkim ci, którzy wierzą w to, co zostało objawione. Nie mierzmy naszej siły tysiącami wiernych czy tłumami na mszach. Wiara nie jest dla słabych ludzi, którzy uciekają od wymagań. Uczniowie, owszem, w ten felerny wieczór, noc, uciekli z Getsemani. Ale cały czas byli razem. Byli razem, kiedy stąpił na nich Duch Święty. A po tym wydarzeniu już nie było na nich mocnych. Możemy z politowaniem i smutkiem powiedzieć, że jesteśmy w kryzysie, ale lepiej powiedzieć, moc w słabości się doskonali. Amen.